Hej, witam Was dzisiaj w kolejnym filmiku Q&A, bo dawno nie było. 8 odcinek Q&A, nagrywam go w łóżku, tak po prostu. Myślałam, że to będzie Q&A w łóżku, bo tak. Mam tutaj parę pytań, na które zaraz odpowiem. I pytania do kolejnego Q&A zadawajcie pod tym filmikiem, nie pod innym, bo ja biorę tylko pytania z filmików poprzednich. Q&A oczywiście. Zaczynamy. Co Cię zachęciło do założenia kanału? Już odpowiadałam wiele razy, powiem ostatni raz, że po prostu strasznie mi się podobało, jak inni nagrywali filmiki, je wrzucali, inni ludzie to komentowali, oni na to odpowiadali, tak mi się strasznie to podobało i po prostu... No. Pokaż swoje 10 zdjęć z telefonu. Moje 10 zdjęć w telefonie, czyli to, 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 to. To i niech będzie to. Justin Bieber czy Ariana Grande? No oczywiście, że Justin. Malina czy truskawki? Kurde, nie wiem, trudny wybór. Niech będą, że truskawki. Banshee czy Igor? Kurde, oboje ich lubię oglądać. Nie wiem, nie wybiorę. Hamburger czy hot dog? Hot dog. Jaś czy Remek? Remek. Ty czy twoja siostra? Ja? Dziwne pytanie, okej. Okay. Wakacje czy ferie? Wakacje. Jak zrobiłeś, że Justin Bieber cię obserwuje? Ja już to chyba kiedyś gdzieś mówiłam, że po prostu strasznie długo do niego spamowałam na Twitterze, cały czas pisałam do niego jakieś tweety, cały czas go gdzieś oznaczałam, ale oczywiście nie, jak go nie było, tylko jak on coś dodał, ja akurat byłam na Twitterze, to wtedy tak spamowałam, wiecie, wszyscy spamowali po prostu. Jakimś cudem się tak stało. Nutella czy masło orzechowe? Nutella. Plastyka czy matematyka? Matematyka. Dalej, gdybyś mogła wybrać sławną osobę na YouTube, z kim mogłabyś nagrać filmik, kto to by był i dlaczego? Pierwszy do głowy przyszedł mi oczywiście Stu i chciałabym z nim nagrać dlatego... Chciałabym z nim ogólnie nagrać jakiś challenge fajny, bo z nim, jak oglądam jego challenge, to zawsze się uśmieję bardzo. Zawsze są jego challenge mega śmieszne i w ogóle strasznie mi się podobają i jakbym tak z nim nagrała challenge, to myślę, że byłoby fajnie, byłby śmieszny. Może kiedyś, jak może będzie wiedział, że istnieje taki ktoś jak ja. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego? Piątek, bo wtedy weekendu, początek. Historia czy fizyka? Boże, dwa przedmioty, których nienawidzę. Ale jak już mam wybierać, to historia. Ostatni SMS, do kogo napisałaś i jak on brzmiał? Kilka. Do mamy napisałam paczkę odbierz. W sensie, że jest. Czy lubisz malować paznokcie? Lubię, bo... Czy lubię mieć ogólnie pomalowane paznokcie? Strasznie mi się to podoba. Ale niestety do szkoły za bardzo nie mogę malować, więc tylko tak w weekendy, czy jak mam jakieś wolne. Tyle. Dzisiaj trochę mniej pytań. I zadawajcie pytania do kolejnego Q&A. Ja wybiorę te takie najciekawsze lub te po prostu, które się nie powtarzały. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie, wbijajcie na mojego Instagrama, Snapchata, Facebooka i bloga. Wszystko macie podane w opisie pod tym filmem. I zapraszam Was też na grupę Kinderki Kitki na Facebooku, do której możecie dołączać. I widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!